moim Państwa gościem w studio jest Rafał Kaczor, olimpijczyk, pięściarz, który przeszedł na zawodowstwo. Witam serdecznie. Witam serdecznie. Panie Rafale, no właśnie, dlaczego zawodowstwo i dlaczego tak długo Pan zwlekał z tą decyzją? No powiem tak, no przede wszystkim chciałem się pokazać szerszej publiczności, a jednak bok zawodowy są to media i chciałem, aby większa, szeroka publiczność zobaczyła moją osobę, moje predyspozycje, jakim jestem pięściarzem, naprawdę jednak bok zawodowy są to większe media, szersze media i głównie to jest główną przyczyną, dlaczego przyszedłem na zawodowstwo. Ale teraz już nie będzie mógł Pan reprezentować Polski na olimpiadzie i próbować sięgnąć po kolejny medal. No na razie niestety są jakieś tam plany, AIBA próbuje, aby też bok zawodowy mógł być na olimpiadzie, no ale gdzieś to jest w szerszej perspektywie, na razie tak, jednak bok zawodowy nie daje możliwości startów na igrzyskach olimpijskich, mistrzostwach świata, gdzie to jednak jest gdzieś tam na samym dnie mojego serca upragniony medal krążek mistrza olimpijskiego, natomiast chciałbym się pokazać szerszej publiczności, co daje bok zawodowy. Jakie są różnice pomiędzy boksem zawodowym, a takim amatorskim czy sportowym, jaki Pan do tej pory uprawiał? No, przede wszystkim no, jest to dużo więcej rund, bo aż do 12 rund. No, natomiast ja mam wystoczone ponad 300 walk, także jakieś przejście na zawodowstwo nie jest to dla mnie, że tak powiem, deprymujące i jakaś tam duża zmiana w moim boksie i w mojej specyfice walki. Jest to moja praca, jest to, co lubię, jest to, co kocham, także za dużej, że tak powiem, różnicy to dla mnie osobiście nie robi, bo jestem zawodnikiem już chyba w Polsce najbardziej doświadczonym, ponad 300 walk, to nie robi jakiejś tam dla mnie dużego, że tak powiem, różnicy, czy to jest boks amatorski, czy boks zawodowy. Ale moim zdaniem boks zawodowy chyba jest bardziej niebezpieczny. No jednak tak, no to są jednak walka bez kasków, są mniejsze rękawice, czyli jesteśmy bardziej narażeni na kontuzje. No natomiast tak jak mówię, ja kocham ten sport, lubię tą dyscyplinę i no też jednak w boksie amatorskim te 3 rundy no nie do końca pozwoli pokazać moje dyspozycje, to co potrafię, jednak przez 12 rund jest to bardziej dostrzegalne poprzez osobę, która gdzieś to z boku ogląda. Czy w boksie zawodowym też liczą się punkty, czy tylko ostatecznie który bokser no, więcej z siebie daje, bardziej, że tak powiem, obije przeciwnika? No w boksie zawodowym jest troszkę inaczej, dlatego że nie ma tych nieszczęsnych maszynek, które tam sędzia musi, że tak powiem, przycisnąć, kliknąć. Oceniają to sędziowie z boku i patrzą się na wymierny punktowanie i kto tam jest bardziej osobą atakującą, kto daje więcej siebie. Też są liczone knockdowny, jest to troszkę, jest bardziej sprawiedliwe niż w boksie tym amatorskim jednak, bo sędziowie nie mają tych klikerów, gdzie muszą kliknąć i jednak tego oko jest bardziej, że tak powiem, słuszne i sprawiedliwe dla wymiaru walki. Teraz zadam osobiste pytanie, ale bardzo mnie to frapuje. Co na to Pana żona? To była wspólna Wasza decyzja, czy postawił ją Pan przed faktem dokonanym? Nie, no żona wie, że to jest to, co kocham, że to jest to, co lubię, że sport i boks to jest moja pasja, to jest moje drugie życie i wie, że po prostu to jest dla mnie powietrze, bez tego po prostu nie oddycham, ja muszę to robić, czy jako sportowiec, czy jako trener. No wiadomo, troszkę się martwi, no bo jest to jednak boks bez kasku, więcej kontuzji, dłuższy dystans, 12 rund, troszkę się martwi, no ale wie, że to jest dla mnie powietrze, to jest dla mnie życie. A jak będzie Pan teraz to łączył z funkcją trenera w Kaczor Box Teamie? No, proszę się nie martwić, na pewno klub będzie istnieć. Już tutaj tak samo zawodnicy się mnie pytają, panie trenerze, jak to będzie, bo będzie pan zawodowcem i na pewno pan nie będzie tyle nam poświęcał czasu. Natomiast nie, wszystko będzie tak samo. Jest drugi trener, może pierwszy trener, mój ojciec, który mnie wychował, który gdzieś tak powiem będzie przejmował większość. Zamierzamy zatrudnić następnego trenera, który nam pomoże. Także bez obawy klub będzie dalej istniał, klub dalej będzie chwalił Wałbrzych, będziemy dalej reprezentować Wałbrzych i na pewno nie odpuścimy tego, bo szkoda jest zburzyć tej ciężkiej pracy, którą tutaj zbudowaliśmy. A kiedy pierwsza walka? No pierwsza walka już jest w Ostródzie, to jest 29 czerwca. Zawodnika już znamy, jest to Piotr Gudel, były mistrz Polski, dobry zawodnik, także powiem szczerze, że na przetarcie jest to... A kiedyś mieliście okazję już się ze sobą Tak, boksowaliśmy trzykrotnie, 2 razy z nim wygrałem, raz przegrałem.
Natomiast przegrana była poprzez kontuzję, bo dostałem z głowy i pęk mi łukbiowy i po prostu nie mogłem do końca doprowadzić walki. Natomiast u wszystkich sędziów punktowo wygrywałem, natomiast kontuzja nie pozwoliła mi dalej kontynuować walki. To wejście na ring będzie takie bardzo uroczyste, bo specjalnie została stworzona muzyka. Smuda, którego nasi telewidzowie mieli okazję już poznać tutaj w naszym studiu, będzie Pana właśnie wprowadzał. Tak, no cieszę się, że tutaj Paweł się podjął tego przedsięwzięcia i stworzyliśmy wspólnie muzykę, taka muzyka, która, że tak powiem, jest kawałkiem o mnie, który dużo mówi to, co mam na dnie w sercu, o moim życiu, o mojej karierze sportowej. Także jest to taki kawałek, gdzie widzowie się wsłuchają, to jest taki kawałek, no taki mój. Także tutaj Pawłowi chciałem podziękować, że przyjął ten projekt i razem próbujemy coś zrobić. No, będzie to duże wyjście, cieszę się dlatego, no bo jest to walka moja debiutująca i od razu na dużym telewizorze, w dużej publiczności, telewizja Polsat pokaże mnie, także jako dla debiutanta jest to duże wyróżnienie, duże zaufanie dla mojej osoby, no bo jednak jest to dosyć duża stacja, telewizja Polsat i cieszę się z tego tytułu. No ale Pana nazwisko też wiele znaczy dla polskiego boksu. Może dlatego. No, nie mi to oceniać. No. Nie jest Pan anonimowy. No, stoczyłem już ponad 300 walk, samych walk AIBowskich, czyli tych międzynarodowych ponad 100. Wygrywałem w świecie z najlepszymi bokserami, z mistrzami świata, z mistrzami olimpijskimi. Także może dlatego te zaufanie od telewizji Polsat dostałem. No właśnie, a czy nasze władze Wałbrzycha jakoś Pana wspierają? Przecież to jest niesamowita promocja miasta w ogólnopolskich mediach. No tak, no jest to promocja dla miasta. No nie ukrywam, że jestem wałbrzyszaninem i zamierzam Wałbrzych promować, zamierzam mówić, że jestem z Wałbrzycha. Tu się co prawda nie urodziłem, bo urodziłem się w Legnicy, ale czuję się wałbrzyszaninem, Finnem z krwi i kości i na każdym kroku będę o tym mówić, czy będzie taka władza, czy będzie inna władza, a nikt mi tego statutu nie odbierze, że jestem sportowcem i do końca będę Wałbrzych chwalił. Natomiast no, myślę, że może władze czekają na pierwszą walkę moją debiutującą i wtedy, że tak powiem, a ktoś z ratusza podejmie... Będę zbijać śmietankę. Podejmie jakieś kroki i że tak powiem, wspólnie będziemy coś tworzyć i będą poważnie podchodzić do naszej osoby, do mojej osoby, do naszego klubu, a to, że bokserzy i pięściarze w Wałbrzychu też mogą gdzieś daleko zajść. Tego życzę oczywiście Panu z całego serca. Gdyby ktoś chciał tak na żywo zobaczyć tę walkę, to ma jakąś szansę, jakoś Wasz klub wspiera kibiców? No tak, no nasz klub zajął się promocją tej imprezy. W Wałbrzychu będą dostępne bilety i autokary, które ruszają do Ostródy. Bilety będą dostępne w sali lekkoatletycznej w kawiarni. Także wszystkich chętnie zapraszam do przyjazdu i kibicowania mi osobiście w Ostródzie. I tak jak jeszcze raz mówię, bilety będą dostępne w hali lekkoatletycznej na Nowym Mieście. A jakie nastroje przed tą pierwszą walką? Jest trema, jakaś obawa? No trema jest zawsze, trema jest tak jak w boksie amatorskim była trema, tak samo tu jest trema, a w boksie zawodowym myślę, że ta trema jest troszkę większa z racji tego, bo tak jak mówię, no jest to moja walka w Polsacie, także prawie każdy, który będzie miał ochotę, będzie mógł ją zobaczyć. No i jest to trema, żeby po prostu nie dać tej plamy, żeby zaboksować jak najlepiej. No jestem obecnie przygotowany, myślę, na tym etapie bardzo dobrze. Około 2-3 miesięcy ciężkiej pracy do tej walki. Już jesteśmy na ostatnim takim etapie tych przygotowań. Cykl sparingi, szybkość, tarcza z trenerem. I powinno być w efekcie końcowym na mecie bardzo dobrze. No to trzymam kciuki. Drodzy Państwo, 29 czerwca oglądamy Rafała Kaczora, który był dzisiaj moim gościem. Bardzo Ci dziękuję serdecznie za spotkanie. Dziękuję.